No to może powiesz mi, co się działo od naszej ostatniej rozmowy? Nic się nie działo. No jak to nic? Tak to. Wiesz co? To bardzo dobrze. I tak chciałem z tobą porozmawiać na inny temat. Tym tematem jest autorytet. Wiesz, co to słowo znaczy, prawda? Jakie słowo? Autorytet. Oczywiście, że wiem. Na pewno. Dobrze, Basiu. Powiedz mi, czy ty masz w życiu takiego człowieka, albo postać fikcyjną, której zachowania szanujesz i podziwiasz tak bardzo, że myślisz sobie, chciałabym być jak ona. Albo on. Albo on, bo to może być on. Nie mam. Nie odpowiadaj mi tak od razu. Zastanów się, przemyśl to i dopiero po dłuższej analizie odpowiesz mi. Nie mam. Wiesz co? To bardzo niedobrze, że nie masz. I posłużę się tu bardzo dobrym przykładem. Ja, moja droga Basiu, mam autorytet. Mam kogoś takiego, kogo szanuję i w dużej mierze chciałbym być jak on. I pewnie zastanawiasz się, kto to taki. Kimś takim jest dla mnie kameleon. Tak? Tak, no bo kiedy nie wiem, co zrobić, zawsze zastanawiam się, co zrobiłby kameleon. Nawet przed naszą rozmową dzisiaj. Pomyślałem sobie, co on by zrobił, żeby taka Basia mu zaufała. Komu? No kameleonowi, czyli mnie. Ale moment, też to robisz w przybraniu? Ty nie myśl sobie, że ja tego twojego sarkazmu nie zauważam. Wiem, co to jest sarkazm. Bardzo dobrze, że wiesz, bo zauważam. I to twoje negatywne zachowanie wobec mnie też zauważam. Wiesz, to, że ja ci to w ogóle mówię, to jest bardzo ryzykowne z mojej strony. Ktokolwiek inny by się usłyszał o tym, to by się w głowę popukał. No to po co mi to mówisz? Bo tak, zrobiłby kameleon. Ale ty wiesz, że kameleon to jest dosyć kontrowersyjna postać. Nie wiem pod jakim względem. Pod każdym względem, a szczególnie moralnym. To nie jest takie proste, jak ci się wydaje, okej? On miał ciężkie dzieciństwo. Mama go nie szanowała. Przestań! On był radzieckim szpiegiem z KGB! Okej, fakt. Był wychowywany przez radzieckich szpiegów. Ale on zawsze chciał dołączyć do Ligi Sprawiedliwości. Tylko Batman ze Spider-Manem nie chcieli sobie robić konkurencji i mu powiedzieli, że jego supermocy się nie nadają. Co w ogóle jest strasznie nie fair, no bo co? Batman jest miliarderem, to stać go na te wszystkie jego zabawki. Flesza trafił piorun przypadkiem, Superman jest kosmitą, a Spider-Man zgubił się na wjeździe i go pają go gryzł. W każdym razie, chodzi mi o to, że kameleon jako jedyny zasłużył na bycie superbohaterem. Nie przez supermocy, ale przez wyrzeczenia i ciężką pracę. Ale jego umiejętności polegają głównie na tym, że ciągle kogoś udaje i naśladuje i dlatego zatracił swoją twarz i osobowość. On w środku pozostaje ciągle taki sam. Skąd to wiadomo? Bo tylko tak rozpoznają go jego wrogowie. Jak? No po wzorze rytmu pracy jego serca. On był zły. Nie napadał był... na staruszki i innych niewinnych ludzi w przebraniu Spidermana, żeby to wszystko poszło na jego konto. Po pierwsze, to te staruszki wcale nie były takie niewinne, jak się okazało. A po drugie, to według mnie kameleon bardzo się poświęcił. Bo gdyby nie on, Spider-Man nie byłby zmuszony spojrzeć na siebie z całkowicie innej perspektywy. Wiesz, dla mnie to jest bardzo tragiczna scena. Kiedy mają wrzucić kameleona do domu wariatów, on zatrzymuje się przed wejściem i patrzy w górę. I on wie, i my też to wiemy, że Spider-Man tam jest. Na drugim dachu i jemu wcale nie jest do śmiechu. Ja muszę już iść. Na razie. Nie no. Wesoły, nie obraziłeś się, prawda? Wesoły, poczekaj. Wszyscy spotkaliśmy się kiedyś z mizerną obsługą. Z doradcą bankowym, który jest zbyt pochłonięty rozmową z kolegą, podczas gdy kolejka petentów przestępuje z nogi na nogę. Z instruktorem fitness, który nie zwraca uwagi na podopiecznych, bo podczas zajęć flirtuje z jedną z uczestniczek. Tajemniczy klient sprawdza proces powitania, rozmowy sprzedażowej i zakończenia transakcji.
skrzętnie odnotowuje w pamięci. Zachowanie, sposób wysławiania się, a nawet wygląd obsługujących go pracowników. Dobrze, sprawdziłam. Tylko jeszcze raz niech mi pani powtórzy, to miało być dla babci czy dla córki? Dla matki. Dla matki. Tak. Aha, przepraszam. Dobrze. Dzień dobry, pani magister. Co by pani poleciła na... Dzień dobry. Co by pani poleciła na zapalenie suchego oka? Kropelki. Gdzieś tutaj miałam chwileczkę, już sprawdzam. O, tu gdzieś były. Te właśnie. Mhm, a dlaczego akurat te? Wie pan, one są... Kupuje pan czy co? Słucham? Godziny już pan przy tej kolejce stoi, a tutaj ludzie chorzy czekają. Nie będzie mi pani wyliczać, ile ja w kolejce stoję i proszę na mnie nie kaszleć. Ja na pana nie kaszlę. No chyba czuję. Najechało się tych ludzi ze wsi i za nic w mieście nie potrafią się zachować. W każdym razie, jakieś zaczerwienienia są? Jakieś pogrubienia? Coś widać? Nic specjalnie nie zauważyłam. Tak, nic specjalnie. Dobrze, to ja poproszę te krople, tylko jakby pani mogła mi pokazać, jak one działają. Nie może! O co tak właściwie pani chodzi? Ile można tutaj stać? Nikt pani nie kazał tu stać. Dwie przecznice dalej jest kolejna apteka. Panie, pani idź pan stąd, bo jak nie, to ja zaraz pana stąd wyniosę. Przepraszam, czy pani mi grozi? A niech pan da spokój? No ja nie mogę. Kobieta tutaj ledwo stoi, a pan przez godzinę kropelki do oczu kupuje. Wie pani co? Co? Absurd! Bierz pan te krople i do widzenia! Uderzyła mnie pani! Ta pani mnie uderzyła! Widziała to pani? Uderzyła mnie! Ja pana nie uderzyłam! Uderzyła mnie pani! Poczułem! Ja pana nie uderzyłam! Proszę państwa! Halo! To jest chyba jednak apteka, tak? Trochę kultury! Właśnie! Jeżeli chce sobie pani pokrzyczeć, zapraszam na rynek! Ja nie krzyczę! Mogliby drugie okienko otworzyć! No mogli. Słucham pana. No ale proszę mnie nie pośpieszać! Ale ja pana absolutnie nie pośpieszam. Absolutnie. To proszę mi pokazać, jak działają te krople. Musi pan zaaplikować na oko dwie krople pod kątem 45 stopni, nie dotykając oka aplikatorem. Proszę bardzo. Zobaczymy. Tak dobrze? Idealnie. Ała! Co się stało? Proszę pana! Przedawkowałem! Ale co pan przedawkował? No krople przedawkowałem! Ale tego no, bo się... mi cztery wleciały, a miały być dwie! Ale tego się nie da przedawkować! Czy ja teraz umrę? No, tego się nie da przedawkować! To ja poproszę te krople, bo ja mam takie zaczerwienienie tutaj na ręce, ale... Bardzo przepraszam, to jeszcze chwilkę zajmie. Mhm. Nie, ja mam tylko na zamówienie leki, to tak szybciutko to załatwię. Każdy mówi, że ma na zamówienie... To ja tylko te krople i do widzenia! Ale... Do widzenia! Moment! Wesoły! Ale proszę pana, halo! Czekaj! Ja poproszę leki na recepcję. Ja bardzo przepraszam, już po 17, naprawdę. Za nadgodziny nie płacą, więc ja bardzo przepraszam. Zapraszam, za dwie ulice dalej jest kolejna apteka. Ja bardzo przepraszam, no za nadgodziny nie płacą. Do widzenia. Tak, to właśnie dzięki tajemniczemu klientowi zarządzający firmą mogą sprawdzić, jaki jest rzeczywisty poziom obsługi klienta w punktach usługowo-handlowych. Tajemniczy klient wciela się w rolę zwykłego klienta. Po zapoznaniu się ze standardami zalecającej mu działanie firmy, odwiedza wyznaczone punkty i działa zgodnie ze scenariuszem, który odzwierciedla typowy dla danej firmy proces obsługi klienta. Ja nie jestem pewna, czy pan wie, czym się różni nasz bardzo nobliwy i wszechmocny bank od innych banków w tym kraju. Panie... Mariusz. Panie Mariuszu, nasz bank dedykuje swoją ofertę dla osób zamożnych i poważnie myślących o swojej przyszłości. Liczonej w dekadach, raczej lat niż dni. Nasz bank jest stworzony dla osób inteligentnych i przedsiębiorczych, czyli dla elity naszego społeczeństwa, a pan, panie Mariuszu, z pewnością się do tej elity zalicza. Bardzo dobra ta kawa. Taka gęsta i aromatyczna.
Takie właśnie lubię. To się cieszy. Wie pani, ja piję bardzo dużo kaw. Czarnych i mocnych. Parzonych metodą tradycyjną, przelewową. Tak? Tak, ale proszę mi wybaczyć. Zanudzam panią osobistymi wynurzeniami. A przecież spotkaliśmy się tutaj w tym nieklimatyzowanym pomieszczeniu w celach głównie biznesowych. Tak jest w rzeczywistości. Choć nie do końca. Bo widzi pan, my dążymy do tego, by do głębi samej poznać naszego klienta, jego potrzeby i preferencje. Temu celowi służą takie spotkania nieoficjalne, odbywane co czwartek w siedzibie naszego banku, na których bywają nasi klienci ze świata kultury, biznesu, a nawet filmu. A pan, panie Mariuszu, czym się konkretnie zajmuje? W dziedzinie robót wykończeniowych. Takie tam robię. No to może w najbliższy czwartek by pan w takim spotkaniu wziął udział? A pani na tym spotkaniu będzie? Nie. Niestety w najbliższy czwartek nie będę obecna. W takim razie nie wiem, czy mogę się pojawić. No, proszę bardzo. To co pana do nas właściwie tutaj sprowadza? Wie pani, jestem samotny. No wie pan... Tak, tak, wiem. Mam tylko jakieś 1,5 miliona do zainwestowania. 1,5 miliona... Na jaki okres? Na czas... dłuższy. No to się świetnie składa, bo mam tutaj dla pana taką bardzo dobrą ofertę, zapowiadającą górę złotówek w przyszłość. Inwestycja jest raczej pewna i dotyczy rynku schodzącego metali szlachetnych, które są przecież przyszłością naszego globu. A co pani Alicjo tak świeżo poziomkami pachnie? To woda perfumowana małej firmy włoskiej, na naszym rynku niedostępna, na małym portalu zakupowym nabyta. Bardzo do pani pasuje. Dziękuję. Jeżeli pan zechce, to prześlę panu tę ofertę na e-mail pański. Jeszcze drugą. Pani Alicjo! Tak? Czy mogę pani zadać pytanie? Proszę bardzo. I nie obrazi się pani na mnie? Absolutnie. I mogę liczyć na pani pełną dyskrecję? W 100%. Czy myśli pani czasem, co będzie z nami po śmierci? No wie pan, czasem myślę. A co pani robi dziś po pracy? Nic. To znaczy, zakupy muszę zrobić. Płatki, Alicjo. Tak? Nie przeszkadza ci? Jak mówię do ciebie tak bezpośrednio? Bez żadnych, droga Alicjo, form grzecznościowych? Nie powinien pan tego robić. Czego? No, tego. Kiedy ja muszę. Dlaczego pan zapytał mnie o tamto? O co? Już pan nie pamięta? Pamiętam. No to niech pan odpowie. Bo pomyślałem, że mamy tak mało czasu. Ale mało czasu na co? Umówisz się ze mną? Nie, nie mogę. To wbrew wewnętrznemu regulaminowi naszego nobliwego banku. Rozumiem. Nie mogę umawiać się z moimi klientami. Nie mogę. Spłacam kredyt na mieszkanie i w ogóle... Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Po wykonaniu zadania tajemniczy klient niezwłocznie przystępuje do wypełnienia wysłanej mu przez agencję ankiety. Ważne, aby nie była zbyt długa i szczegółowa. Pamięć ludzka jest bowiem ulotna. Oto kilka standardowych pytań.
Czy obsługujący nas pracownik utrzymywał kontakt wzrokowy przez większość czasu trwania wizyty? Czy był uprzejmy i kulturalny, czy raczej arogancki? Czy wyrażał się w jasny sposób? No i czy prawidłowo konstruował zdania? Czy był sympatyczny? Czy był pewny siebie? Czy sprawiał wrażenie bycia pracownikiem z zawodową pasją? Czy stwarzał przyjazną i rozluźnioną atmosferę? Czy uśmiechał się przez większość czasu trwania wizyty? No i czy był bardzo przyjacielski podczas trwania wizyty? Dzień dobry. Dzień dobry. Może w czymś pomóc? A jakby była pani tak miła, bo ja w departamencie damskiej bizny aż tak doświadczony nie jestem. Poszukuje pan czegoś na prezent? Tak, dokładnie. Z jakiej okazji? Dla mojej dziewczyny. Z okazji pierwszej rocznicy naszego współżycia. Aha, pierwszej rocznicy współżycia. To może niech pan opowie mi coś o swojej dziewczynie. A co na przykład? Wie pan, jaki ma kolor włosów? To wiem akurat. Ona ma taki szary, obrozowawo-czerwono-niebieski. Czasem zielony. Myśli? Myśli. Myśli pani, bo ona tak z myślim to mi się nie kojarzy. Dobrze, pozwoli pan, że przedstawię pierwszy model Stanika. Tak. Z kokardkami. Tam i tu. Wyjątkowy, myślę. No ładny, ładny, tylko nie wiem, nie ma pani czegoś może mniej żałobnego? Mniej żałobnego. Taki we wzory geometryczne. Tak. O. No, no, tak. Dziwny. Taki, dobrze. No ładny nawet, ładny. Ale, nie wiem, nie ma pani czegoś może jeszcze jednego, taki trzeci. Dla pełnego wyboru. Taki trzeci. Biały. Mam elegancki biały. Wydaje się doskonały na każdą okazję. O, proszę. O, tak, tak. Ten zdecydowanie będzie tak? lepszy. O, tutaj rączka. Przepraszam. No, to ja poproszę ten trzeci. Tak. A, wie pani co? A może ten drugi? Albo pierwszy? Nie wiem, ja jeszcze muszę chwilę się zastanowić. Dobrze, jeżeli miałby pan jakiekolwiek pytanie, jestem, odpowiem na każde. A wie pani co? Tak teraz sobie myślę, czy by na tą okazję nie lepsze majtki były? Stringi może klasyczne? A to jest jakaś różnica? Już pokazuję. To będą stringi. Proszę. Tak. Proszę bardzo. No, tak. No powiem pani, bo fajne, tylko... Trochę strach pomyśleć, co sobie moja dziewczyna pomyśli, jak taki prezent ode mnie dostanie. To może klasyczne? Tak, zdecydowanie, poproszę. Tak? Proszę bardzo. I teraz tu. Proszę. Tak. Rozmiar chyba. Tak. O, no tak, te zdecydowanie będą lepsze. To ja poproszę te. Pakujemy? Bardzo proszę. Na prezent? Na prezent. Z kokardką? Z kokardką. Dobrze. Już tutaj. Proszę bardzo. O, o proszę. Bardzo pani dziękuję. Proszę bardzo. Tak. Płatność kartą, gotówką. Wie pani co? A co jeśli ona pomyśli, że ja jestem strasznym nudziarzem? Nie, to wróćmy do tych pierwszych. Stringi. Tak. Również pakujemy. Tak. Również z kokardką. Tak. Oczywiście. Tutaj, proszę, tak. Tutaj już wiążemy kokardkę. O, super. Tak. Proszę bardzo. Bardzo pani dziękuję.
Płatność kartą, gotówką. Kartą. Tylko jakby pani mogła z lewej kieszeni, bo ja trochę nie mam ręki. To sekundka. Tak, poproszę. O, nie, obok tak, głębiej. O, tak, o, to jest to ten plastik. Tak, a. Mam. No. Odmowa. Nie, niemożliwe. Niech pani spróbuje je jeszcze raz. Jeszcze raz. Nadal odmowa. To w drugiej kieszeni mam gotówkę, jakby pani mogła, gotówkę. Bo ja nie wiem ile dobrze, widziałem. Dobrze. Tak. Moment, mm-hmm. Tak. Tak, mam, jeszcze, prawie. O, jeszcze tam coś dzwoni. Tak. Mm-hmm. O, mam. Proszę. Ile tam jest? 30 zł. Z groszami. To co by mi pani w tej cenie poleciła? 3 pary majtek. Bawełnianych. A można nie w zestawie? Niestety nie. A jakbyśmy wrócili do pierwszego pomysłu, do staników? Mam taki stanik. Tak? Z najnowszej kolekcji. Ostatnia sztuka. Mogę dać panu na niego rabat. O tak, no to ja go poproszę. I zapakować. Na prezent? Na prezent i z kokardką. Z kokardką. Tak. Oczywiście, z kokardką. Proszę bardzo. Super, bardzo dziękuję. Z kokardką. A tak jeszcze zastanawiam się. Jak wygląda sprawa zwrotów? Zwrotów? Oczywiście. Zwrotu dokonujemy w przeciągu tygodnia. Towar nie może mieć oznak użytkowania. Proszę również nie odrywać metek. Dobrze? Jasne. Tak. Bardzo dziękuję za... Do widzenia. Za wyczerpującą... Odpowiedź! Wie pani co? Tak teraz pomyślałem, że dla mojej dziewczyny to... Wesoły! Basia! Co ty tutaj robisz? Basia, a co ty tutaj robisz? I czemu tak wyglądasz? Jak wyglądam? Normalnie wyglądam. Mhm. Może ci pomóc? Nie trzeba. Nie, dziękuję. A może dla odmiany to ty opowiesz, co się ostatnio u ciebie działo? I czemu byłeś w aptece? To był eksperyment. Eksperyment? Nie taki eksperyment, ja... Mhm. Jestem tajemniczym klientem. Kim? No, tajemniczym klientem. A kto to jest? To taki zawód. Różne firmy zlecają mi badanie jakości obsługi klienta. Wysyłają mi ankiety, ja je uzupełniam i odsyłam. Okej, ale robisz to wszystko w takim przebranku? Tak, używam fałszywych tożsamości. Tak jak kameleon. Nie musiałaś tego dodawać. No ale dobra, czy przez te wszystkie twoje ankiety mogą kogoś wyrzucić? No mogą, ale mogą też dać podwyżkę, albo nawet awans. A wyrzucono przez ciebie dużo osób? Nie wiem. No ale konkretnie ile? Baśka, nie chcę o tym rozmawiać. No ale wiesz, wesoły. Ja zawsze chciałam poznać agenta o takiej brudnej roboty. Aha. A może zabrałbyś mnie na jakąś akcję? No jasne, że nie. No ale proszę, coś obiecuję, ty nic nie będę mówić. To jest zbyt ryzykowne. Dobrze, proszę państwa, wracamy po Stań przerwie. Tam. Proszę i mi się nie ustawić. Przeszkadzaj. Dobrze, poćwiczymy sobie krok podstawowy, dobrze? Uwaga, zaczynamy prawą nóżką do przodu. Wracamy, łączymy prawą nogę do lewej. Lewa tył. Wracamy, łączymy lewą nogę do prawej, dobrze? Lekko zgięte kolana i uśmiech, pokażę z boku. Prawa przód, wracamy, lewa tył, wracamy, dobrze? Uwaga, muszę się przygotować. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy. Przepraszam, pani Martyno, przepraszam, pominęłaś 4. Nie rozumiem. No i już tłumaczę. Zazwyczaj jest tak, że jest 3, 4, a dopiero później 5. No tak. A ty powiedziałaś raz, dwa, 3, 5, 6, 7. No bo na 4 nic nie robię, dlatego nie liczę. Jak to nic nie robisz?
No po prostu, chyba już to tłumaczyłam. No, tłumaczyłam. Nie, nie tłumaczyła. Tak, tłumaczyła. Dobrze, to wytłumaczę jeszcze raz, okej? Okay? Krawa przód, wracamy, nic nie robię. 5, 6, 7. No okej, ale mówisz, że nic nie robisz, tak? Nogami nic nie robię. Nogami nie, ale na przykład resztą chciałam umysłem robić. Mówisz, ej, kolego! To jest kurs zasad 3 godziny. Czyli jak wprawić w osłupienie każdą kobietę? A nie kursy filozofii dla dociekliwych. Dobrze, Damian, spokojnie. Co spokojnie, co spokojnie? Od godziny męczymy krok podstawowy i nie bardzo widzę perspektywy na taniec w parach. O figurach typu sombrero to ja nawet nie wspomnę. Poćwiczymy jeszcze raz krok podstawowy i przejdziemy do tańca w parach. Dobrze. Dobrze, uwaga, pozycja. Raz, dwa, trzy, 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, 4. Tak, 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, 4. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, 4. 5, 6, 7, 8, raz, dwa, trzy. Przepraszam, jakie są głosy, Martyna? Jezu, co za głąb. Słucham? Nic nie mówiłem. Nie no, może jeszcze głuchy do tego jestem. 4 jest tak samo jak z 8, czyli nic nie robisz. Przepraszam, Martyna, ty prowadzisz ten kurs, czy Daniel? Damian! Ja prowadzę ten kurs. Poćwiczymy jeszcze raz krok podstawowy. Uwaga! Raz, dwa, trzy, 4. 5, 6, 7 8. I raz, dwa, trzy, 4. 5, 6, 7 8. I raz, dwa, trzy, 4. 5, 6, 7. Świetnie, Damian! Tylko wyobraź sobie, jakby się cofał małe kółeczko. Przepraszam, Martyna, Martyna, o rękach nic nie wspominałaś. Poszliśmy o krok dalej. I nikt nie raczył mnie poinformować. Co się robi z tymi rękoma? Zgięte łokcie. Nie tak! Może? Małe kółeczko. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy. Nie, nie, przepraszam, 5, 6, 7, przerwa. Jaka przerwa? Normalna. Tak, dobrze, dobrze. Przyda nam się przerwa od tego zmożonego wysiłku fizycznego. Ty, kolego. Co? A ty widzisz, co ty narobiłeś? Ja? No doprowadziłeś Martynę do płaczu. Ja? No a kto? Może ty? Ja? Ty? Ja? Tak, ty! Ty! Pani Martyno! Pani Martyn, bij! Pozycja! Krok podstawowy! Raz, dwa, trzy, 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, uśmiech, 5, 6, 7, relaks, raz, dwa, trzy, uśmiech, 5, 6, 7, pozycja, raz, dwa, trzy, uśmiech, 5, 6, 7, koniec! Martyna, zaczekaj, Martyna! Pani Martyno! Idziemy stąd. Tajemniczym klientem może zostać każdy, nawet z was, kto ma dobrą pamięć, potrafi zapamiętać wiele szczegółów, no i obiektywnie ocenić sytuację. Kolejne ważne cechy tajemniczego klienta to punktualność, dobra dykcja, odporność na stres, brak uprzedzeń oraz zdolności aktorskie. Tajemniczy klient powinien posiadać umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji. Pomimo, że akcja jest szczegółowo zaplanowana, zdarza się, że wydarzenia przybierają nieprzewidziany obrót. Dzień dobry. Dzień dobry. Droga pani, poszukujemy sukni na ślub dla mojej córeczki. Ślub biorę ja, ale ona ma tam być w charakterze gościa. Ta. Taka. Kwiatuszki piękna. O! Idealna.
Mam ją przymierzyć? Oczywiście, że tak. Nie. Nie podoba się. Wyglądałaby w niej jakaś raszpla, jak z jakiegoś kółka rekolekcyjnego. Wyrażaj się, moja droga, jesteś przy ludziach. A co ja niby powiedziałam? Ja tu muszę porozmawiać z twoją matką poważnie. Dobrze by było. Jako twój ojciec uważam, że ta sukienka jest bardzo ładna, byłoby ci w niej do twarzy i zakryłaby pewne niedoskonałości twojego ciała. Już chyba przesadziłeś. Mam ciebie dość. Ale co ja takiego powiedziałem? Może pani z nią porozmawia, ja już nie mam sił do tej dziewuchy. Spokojnie. Znajdziemy coś w dobrym przedziale cenowym. Markowego. Ta. Klasyczna. Idealna. Nie, ta mi się nie podoba. Inną. A może taka? Idealna. Mam się ją przymierzyć? Tak. Niech pani przymierzy właśnie tę. To jest, może mi pan wierzyć, doskonała i szanowana marka. No tak, tak, obiła mi się o uszy. Ja już naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tą dziewczyną. Wykapana matka, marudna, denerwująca, złośliwa. Straszne. No wie pan, młodość. Ale co? Co sobie pani pomyślała, jak do sklepu weszliśmy? No nic. Że dziewczyna moja, tak? Że staruch z dziewczyną do sklepu przyszedł? No, przyznam, nie wygląda pan na jej ojca. Wiedziałem. Wie pani co? Za takie zachowanie, no, to ja mogę pana... Ja bardzo przepraszam, ale ja naprawdę nie wiedziałam. Porozmawiamy... W tej na pewno się pani lepiej czuje. Jest straszna. Skraca mi nogi, spłaszcza mi biust i odkrywa ramiona. No co z nimi nie tak? Są grube. Wcale nie są. No jakby faktycznie trochę są. Mam cię dość. Dobrze, nic, nie odzywam się. Może poszukamy czegoś innego? Może no taka? Wybierz coś, dziecko. No dobrze, mi się ta podoba. Ta? Z nowej kolekcji. Czyli nieprzeceniona. No niestety nie. Świetnie. Odbiorę ci to z kieszonkowego. Nie. Tak. Dobrze. Dziękuję. Ma pan wspaniałą córkę. Jak to się zapina? O, już pani pomagam. Zapomniałabym. Ale on i tak mi jej nie kupi. Oj, kupi, kupi. Tylko musisz, wiesz, jakim sposobem. Jakim sposobem? No wiesz, ja na przykład, jak chciałam coś od ojca, to robiłam mu jego ulubiony obiad. Ziemniaczki, kotleciki oraz mizerię. Kurczę. No ale wie pani, w sumie to mój ojciec... Mój tata lubi taką jedną pizzę z takiej restauracji sieciowej. Może najpierw bądź dla niego milsza. Jestem dla niego miła. Chcesz tę sukienkę czy nie? No chcę, ale od kiedy zadaję się z tą swoją nową dupą, to jest nie do zniesienia. A wie pani, żona jest nie 2 lata starsza ode mnie. A ile ty masz lat? 18. Wstyd, co nie? Rzeczywiście. Już można wyjść. Cudna jest, co nie? No nie! Dziecko, to jest ubiór ordynarny i wyzywający. Jakbym cię tak z domu wypuścił, twoja matka by mi kolejną sprawę rozwodową wytoczyła. No wie pan, taka jest teraz moda. Wie pan, wie. I niech pani sobie nie myśli, że moja córka jest marudna. Dobrze. Wiesz? Jak ciebie nie było, to ta pani ciągle mówiła, że jesteś marudna i marudzisz. Ja tak nie powiedziałam. A jak ciebie nie było, to mówiła, żeby od ojca kasę wyciągnąć, to trzeba znać sposoby na kotlety i ziemniaki i w ogóle mówiła, że ty z tą swoją nową małżonką to wstyd. No przepraszam bardzo, ja nie powiedziałam tak. No wie pani co? Już pani mówiłem, że jeszcze zgłosimy raz usłyszę, jak jest coś złego na pani temat. Wywalą pani z wyrzucę, tej pracy. Wyrzucą panią i pani menadżerka się do tym dowie. No, no super poszło. No powiem ci, jak na pierwszy raz nie najgorzej. Wiem. No. Masz predyspozycję, młoda.
Teraz chodź. Muszę ci kogoś przedstawić. Przed przystąpieniem do wykonania zadania tajemniczy klient otrzymuje materiały niezbędne do jego realizacji. Za pomocą testów sprawdzana jest jego wiedza dotycząca badanego sektora handlu czy usług. Tajemniczy klient przechodzi masę testów, treningów i szkoleń. Ale to niejednokrotnie od dobrego przygotowania tajemniczego klienta zależy powodzenie akcji. Dzień dobry. O, dzień dobry. Tak, proszę siadać. Do paszportu czy dowodu? Na wystawę. O, jak pan zdjęcia nie przyjmą, to proszę z reklamacją nie przychodzić do mnie. A do kogo? Nie do mnie. To do kogo? A co pan taki roznerwicowany? Ja nie jestem roznerwicowany. Do wizy. No, a jaka ta wiza? Jak to jaka? Co mnie pan tak wypytuje? Ja nikogo nie wypytuję, proszę pana. Jak nie, jak tak? Ja muszę wiedzieć, bo jak do amerykańskiej... No do amerykańskiej, a jakiej? Rozumiem. Kiedy oni zniosą te wizy? Mieli znieść, no i co? Nic. No właśnie, obiecanki, cacanki, w kółko to samo. Mój brat z Ameryki mnie do siebie panie, zaprasza. Panie, co im pan biografię będzie streszczał? Rób pan to zdjęcie i tyle. Dobrze. Broda do góry, uśmiech proszę i cyk. Tym maleństwem będzie mi pan zdjęcia robił? Nie jest taki mały, jest powyżej przeciętny. Panie, takim to pan se może robić zdjęcie ciotki na imieninach, nie mnie. To profesjonalny japoński sprzęt, proszę pana. Teraz proszę się rozluźnić. Jestem rozluźniony. Dobrze, proszę ramiona niżej. Niżej się nie da. Dobrze, to proszę się uśmiechnąć i cyk. No. Mrugnął pan. Słucham? Mrugnął pan. Zdjęcie totalnie do wyrzucenia. I to z pana winy. Tak. Pan to ma jakieś predyspozycje? Tak. Skończył pan jakąś szkołę? Oczywiście. Ponadpodstawową? Proszę pana, to jest po prostu zdjęcie. Wystarczy je powtórzyć z efektem błyskawicznym. Będzie zadowalająco. Niepotrzebnie się pan denerwuje. Dobrze. Proszę teraz rozluźnić się znowu. Broda do góry. Jeszcze trochę. Dobra, za dużo. Niż. Ja pier. Ej, co pan? Tak! Proszę jeszcze! To jest ta agresja! Jeszcze! Proszę! Tajemniczy klient to nie jest praca. To jest styl życia. Tajemniczy klient narażony jest na niezrozumienie w oczach społeczeństwa. Nazywany tajniakiem. Narażony jest na wyobcowanie i niezrozumienie. No a przecież wykonuje swoją pracę w zamian za wyrzeczenie się życia osobistego. Myślę, że moglibyśmy być razem. Tak normalnie? W życiu? W życiu? Nie, nie moglibyśmy. Nie, to nie. Wesoły? Czemu tak szybko odpuściłeś? Wiesz, Basiu, w moim życiu wystarczy sobie niektóre rzeczy po prostu wyobrazić. Nie trzeba ich koniecznie mieć. Wesoły? Jak jeszcze sobie na mój temat wyobrażasz? Przejdźmy przez plan jeszcze raz. Ja wchodzę i mówię, przepraszam państwa,
Ta agentka jest totalnym żółtodziebem. Stop! I tak i będziemy improwizować. O, nie, 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 moja droga. Kończymy z improwizacją. Teraz trzymamy się tylko scenariusza. No, to bierzmy się. Za ratowanie świata!